gdzieś tam w bardziej zaawansowaną część tego setu. Utwór Przerwanie pętli, który koresponduje z utworem, który dzisiaj się nie zmieścił w setliście. Od dosyć dawna zastanawiam się w życiu, czy to jest tak, że... Bo często znajdujemy się w tych samych sytuacjach, w których już kiedyś byliśmy. I czy to jest tak, że po prostu kręcimy się w kółko, będąc cały czas tak samo, powiedzmy, ułomni? Czy może idziemy po spirali w górę i w każdej z tych sytuacji już jesteśmy troszkę mądrzejsi? To jest ten drugi pogląd, nazywa się Przerwanie pętli. I też mówi trochę o tym, że choćbyśmy byli w najgorszym punkcie, bo takim powstał, to zawsze pojawia się coś, co daje nam nadzieję. Zazwyczaj. Pojawia się na horyzoncie myśl, jak się wyrwać spośród cieni. Myśl, że się można zacząć od nowa. Trochę się boję jej i cofam. Czy jest nadzieją, czy zatraceniem? Bo nie wiem przecież, w co się mogę zmienić. Co jest prawdą, a co złudzeniem? Czas się odnaleźć wśród nowej treści. Przypomnieć siebie i nie wpaść w schemat. By się pogodzić z niejasną wieścią, ze zrozumieniem, że planu nie ma. Bo może właśnie tak pęka pętla. Ze zrozumieniem, że wszystkie sensy w nas się spełniają i poprzez nas więdną, że świat jest po prostu dużo szerszy. Że może nie trzeba czekać i chcieć, nie trzeba o niczym decydować, po prostu przeżyć kolejny dzień, krok po kroku ukoić słowa, zaakceptować, że ta droga codziennie zaczyna się od nowa, a na niej światło, trochę spokoju, może się spełni tu i teraz, może wyjdę z tego ciemnego miejsca, może później będę żałować, lecz trzeba żyć, więc drogo prowadź. Cały świat zamykając w dłoni, ponad wszystko nie pragnąc więcej, to światło niech nas ogrzeje, chroni. Tam twój skarb, gdzie twoje serce, może mnie ciepło i czar dogoni. Niosąc ze sobą namiastkę domu i może nie biegam w pętlach wokół własnego cienia. Pośród granic może odnajdę w końcu spokój. Może się pniemy po spirali.